Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w nietypowe powitanie, w nietypowy sposób. Jak widzicie, używam cheese'a. To jest cheese! Tak, jak to Amerykanie często mówią. Jeszcze raz pozdrówka, pozdrówka, panie Tomaszu, tak? Słuchajcie, mam dzisiaj odcinek, nakręcimy go troszeczkę w inny sposób. Mianowicie wszystko to, co widzicie, jest nagrywane na laptopie. Jest to HP EliteBook 8440p. Dzisiaj wam pokażę ten system, jak to sobie pracuje tutaj, jak się zachowuje w normalnym de facto użytkowaniu. Zaraz zobaczycie, jak normalnie się używa laptopa, tak? Laptop ma około 10 lat. Koszt tego sprzętu to jest około 500 zł, 500-700 zł, zależy od konfiguracji. Można taki laptopik kupić. To jest ciekawe, oczywiście Linux, tak? Oczywiście tutaj momencik, ja zjadę już z tą swoją twarzyczką, ona już nie będzie potrzebna. W każdym razie, słuchajcie, konfiguracja tego sprzętu, tu już macie informacje o grafice, tak? Tutaj macie również zużycie, jak to wygląda. I to jest typowy zestaw oczywiście programów, które normalny użytkownik używa, po prostu, bo tak, ma kilkadziesiąt programów naraz odpalonych. Oczywiście Deepin. To jest, kochani, Deepin, Deepin 20. Specyfikacje tutaj widzicie, to jest dwa rdzenie, cztery wątki. 3,5 GB w tej chwili mu jest zajęte. Dlaczego aż tyle jest tutaj zajęte? Łojeżu, co on tutaj dowalił? Otóż mianowicie, no trochę tego, że tak powiem, jest. Proszę bardzo, będziemy sobie przeglądać i zobaczcie, jak to pracuje. Dziesięcioletni laptop. Ludzie mówią, że na Linuxie się nie da pracować, że to jest gu... No i w ogóle, że masakra. Cały czas odpalone mam tutaj, jak widzicie. W tle sobie to wszystko chodzi. Tu jest Firefox, jest 10 kart, możecie policzyć. 10 kart jest w tej chwili odpalone i to się naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Chodzi to lekko. Jak widzicie, animacje naprawdę są w porządeczku. Ja wiem, film jest w 30 FPS-ach, dlatego macie wrażenie, że jest rwanie czy coś takiego. Nic takiego na matryce nie ma miejsca. To jest po prostu kwestia tego, że wszystko jest połączone przez grabber wideo HDMI i wyjście D-SUP jeszcze, czyli przez VGA konwerter do HDMI dopiero przez grabber idzie. Dlatego jakość obrazu również nie jest najlepsza. Proszę bardzo, program mój, który ja używam do edycji wideo, on sobie tutaj działa, proszę bardzo. Tak sobie pracuje, można sobie tutaj normalnie edytować. Oczywiście pod spodem jest Debian, Debian 10, no bo Deepin jest oparty na Debianie 10, tak? Jak widać, chodzi to całkiem sympatycznie. To jest niestety stara wersja, jak widzicie, Oliwki. No tu jest ten minus, że niestety w Debianie niektóre rzeczy są cholernie stare, ale można sobie bez problemu dograć nowsze rzeczy. Więc ja to wszystko wziąłem z repozytorium. W jaki sposób wziąłem to w ogóle z repozytorium, tak? Mianowicie, i tutaj jest następna rzecz, która mi się wydarza, mianowicie klikam sobie podgląd wielozadaniowości i tu zaczyna mocno, mocno przycinać już, tak? Chociaż tak jak mówię, przy takiej ilości programów, jaka tutaj jest, to jest po prostu niedziwne. Mianowicie Synaptic. Nie używam tutaj sklepu. Wiadomo, w Deepinie sklep jest typowo rynek azjatycki przeznaczony, rynek chiński, więc postawiłem sobie po prostu Synaptica. Dostęp do 63 tysięcy pakietów Debiana, więc nie ma tutaj najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o oprogramowanie, jakiekolwiek można powiedzieć, bo Debian i DB to jest jedno z najbardziej popularnych pakietów i w ogóle największa rzecz, ilość programów praktycznie jest dostępna tutaj. Więc jeżeli chodzi o programy, to naprawdę sklep, olać, zapomnieć ten sklep z góry na dół i zainstalować sobie Synaptica, jakby to chciał. Jeżeli chodzi o wydajność, no zobaczcie, to jeszcze GIMP jest odpalony w tle, tak? Więc w ogóle wam pokażę, że na GIMPie też nie można nic praktycznie zrobić. Tutaj musimy sobie zrobić w ten sposób, żeby nam odświeżyło ładnie grafikę, bo tego jest po prostu już za dużo. Ta grafika ma tylko 512 MB RAM-u. To na to, co ja robię w tej chwili, to jest masakra, ale można sobie na przykład zrobić tak na szybko. Wiem, że pewnie mało kogo to w ogóle interesuje. Natomiast ja w tej chwili, tak jak mówię, to jest praca na laptopie. Na starym, kurczę, starszym laptopie. I myślę, że tutaj większych problemów nie ma. Można sobie tworzyć grafikę, można sobie tworzyć muzykę, można sobie pisać. Dzięki Linuxowi między innymi, tak? Popatrzcie sobie. Ja bym wyłączył te wszystkie przeglądarki, teledyski, które lecą w tle, to by to chodziło normalnie. Ale podarujmy sobie tego GIMPa, bo to po prostu jest przygięcie pały tutaj. To nie jest sprzęt, kurde, który ma utrzymywać to wszystko na raz. Chciałbym wam zrobić po prostu pokazówkę, że da się, tak, da się.
Jak widzicie, popatrzcie, jak tutaj nam się zachowuje. Jest używane GPU do akceleracji 512 MB. To oczywiście jest odpalone również, tak jak mówiłem, Impress, Draw. Wszystko praktycznie, kurde, tak? I normalnie to bardzo, bardzo fajnie nam tutaj chodzi. Pozamykamy to, bo tego po prostu jest za dużo. Tego jest troszeczkę za dużo. Do takiej normalnej pracy ludzkiej mamy naprawdę fajny sprzęt. Mamy naprawdę fajny tutaj sprzęcior. Za nieduże pieniądze. Za nieduże naprawdę pieniążki. Jeżeli ktoś ma podobnego laptopa o podobnej konfiguracji, to mniej więcej będzie wiedział, że tak mu Deepin będzie po prostu mniej więcej pracował. Ja ciągle mówię mniej więcej, no bo nie wiem dokładnie, tak? Po prostu tego ci już dobry człowieku nie mogę powiedzieć, że na twoim laptopie będzie chodził tak samo. Tutaj są takie komponenty, jakie są. Zachowuje się to po prostu w ten sposób. Jeżeli chodzi o baterię, tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie, bateria niestety tutaj jest mocno zajechana, więc jak ja ją odepnę w tej chwili, to na nie wiem, czy nie wytrzyma 5 minut prawdopodobnie. Więc testu, jeżeli chodzi o wytrzymałość baterii na Deepinie, wam nie dam rady. No niestety, sorry, nie dam rady. To samo, niestety Deepin nie posiada tak zwanego live USB albo live CD, czyli nie odpalicie tego po prostu z pendrive'a. Nie da się. Od razu się uruchamia instalator, sorry, więc musicie to instalować po prostu na dysku, jeżeli ktoś by chciał. System jest naprawdę fajny. Kurde, popatrzcie się. Tak to mniej więcej pracuje. Obciążenie jest duże, ale tak jak mówię, tutaj cały czas chodzą teledyski jeszcze do kompletu. Cały czas są odpalone teledyski w Full HD. I to sobie normalnie tutaj po prostu pracuje. Cały czas ja tak sobie jadę już od dobrych trzech albo iluś tam godzin. Nie wiesza się, nic, ani jednego błędu nie miałem, nic, żeby się skraszował albo nic. A widzicie, naprawdę jest potęga. Ja to wyłączę, bo nie ma co go po prostu dobijać. Widać, jak to się po prostu zachowuje, tak? Ciekawe rzeczy w Deepinie. Między innymi mamy tutaj, to odkryłem niedawno, de facto godzinkę temu, może coś takiego, taką przypominajkę, taką ściągę systemową. Gdzie mamy na przykład, zobaczmy sobie, nie wiem, na Device Manager, tak? Klikamy sobie, tutaj wam za chwilę pokażę. I mamy opis programów, jak one się zachowują, w jaki sposób działają, co jest pokazywane. Świetna rzecz, bardzo fajna ściąga. W niektórych dystrybucjach jest coś takiego, jest bodajże w Mincie, jest bodajże w MX Linuxie, tam w innych również, tak? Nie umniejszam innym dystrybucjom, tylko mówię po prostu, że coś takiego tutaj istnieje. I to są de facto programy Deepina stworzone przez deweloperów tego systemu, tak? I oni po prostu dają tutaj nam pełną informację, tak? Możecie sobie przeczytać o kreowaniu tabelek, eksportowaniu, o wszystkim. Świetna sprawa, kurde, tak? Że mamy tutaj opisany taki tutorial. Jest to po angielsku, ale widać, o co chodzi, więc jakby ktoś nawet chciał, to ten. Ja szczerze mówiąc, odpalając ten tutorialik. Znaczy tutorial, ten opis, tak, tą dokumentację. Spodziewałem się znaczków, wielkiej ilości znaczków chińskich. Nie, wszystko jest po angielsku. Wszystko jest bardzo fajnie, jest angielszczone, jest ładnie pokazane. I naprawdę, kurde, jestem pod pozytywnym wrażeniem. To samo jestem pod pozytywnym wrażeniem, jak ten cały system nam tu się po prostu zachowuje, tak? Że przy takim obciążeniu, bo to jest naprawdę spore obciążenie, tyle kart Firefoxa, programy do renderingu, to, tamto, to, tamto, i to wszystko sobie działa. No prawie wszystko, bo Kdenlive się nie chce uruchomić. No cóż, samo życie, tak? Ale mając tyle rzeczy odpalonych naraz, to po prostu szok. Aż za dużo, aż po prostu za dużo, no bo człowiek sobie coś robi, to nie robi 500 rzeczy raczej naraz. Chociaż wiedząc po sobie. O Jezus, Jezus. No dobra, ale nie odpala najbardziej pamięciożernych, zasobożernych programów naraz, po to, żeby dobić ten system, kurde, tak? A tu co? A tu lipa, bo on dalej chodzi. Jeżeli chodzi o filmy w 2K, czyli 1440p, no już jest problem. Zaczyna przycinać. O 4K nawet nie mówię, ale to jest procek ponad 10-letni. Więc nie ma co tutaj po prostu dużo od tego aż tyle wymagać. Do podstawowych, fajnych rzeczy, znaczy podstawowych, no kurde, ja mogę sobie tutaj film zrenderować, tak? Powiem tak, ja tam sobie tworzyłem w Olive taki prosty projekt, jednominutowy film z paroma efektami. On trwał minutę, chyba minutę 7 sekund. Czas renderu mi tutaj pokazywał około 2 minut. Minuta 30 do 2 minut.
to jest dużo? No nie, szczerze mówiąc, naprawdę to na taki sprzęt nie. Rozdziałka, jaka tutaj jest zastosowana, w tej chwili to, co widzicie, to jest 1368 bodajże na 700 coś tam, zaraz postaram się wam tutaj pokazać. No, jeżeli chodzi o oprogramowanie całe, to już wam, myślę, opowiedziałem sporo. Można sobie Synaptica, to Synaptica też trzeba samemu doinstalować. Trzeba doinstalować tutaj na przykład polonizację, czy Firefoxa, czy LibreOffice, ale to się robi jednym, można powiedzieć, kliknięciem praktycznie, więc nie jest to jakiś wielki, straszny problem. Ale i tak myślę, że wiele osób się jednak nie skusi na ten system. Jak widzicie, tak wygląda w tej chwili obciążenie tego wszystkiego. Nie skusi się dlatego, że jest to chińskie, że to szpieguje, że nie działa sklep, że coś tam jeszcze i coś tam. Być może spróbujecie, niektórzy spróbują sobie doinstalować do własnej dystrybucji samo środowisko pulpitu Deepin, bo oczywiście można. Czy to będzie chodziło tak samo? Nie wiem. Tutaj wszystko jest zoptymalizowane praktycznie tak przez deweloperów całość. Natomiast jak samo środowisko Deepin będzie pracowało z waszymi desktopami? Nie wiem, to już na własne ryzyko musicie sobie ewentualnie, jak chcecie, zrobić. Czy ja się będę przesiadał na to środowisko? Raczej nie, ponieważ mój Gnome, którego używam praktycznie od stycznia tego roku w różnych dystrybucjach, ja jestem z tego zadowolony. Parę rzeczy by mi tutaj brakowało. Skróty klawiszowe przede wszystkim, tak? Inne takie rzeczy. Poza tym mnie takie fajerwerki graficzne nie jarają, że tak powiem, nie interesują. Ale naprawdę jest to ładne. Możecie sobie również, a ktoś nie lubi tego menu, wrzucić sobie na przykład pełnoekranowe. Jest taka opcja. Możecie sobie pracować w ten sposób, tak? Mamy tu takie układanie i tak dalej, więc to wszystko jest do customizacji, aby ktoś chciał. No problem jest tutaj malutki, jeżeli chodzi o tą wielozadaniowość, ale myślę, że to jest związane po prostu z odpaleniem wielu programów na dość słabej karcie grafiki. Dlatego nam się po prostu tak to tutaj zachowuje. Program się nazywa po prostu instrukcja. No zwariowałem, mniejsza z tym. Tyle. Myślę, że nie ma co tego jest. Mam nadzieję, że macie jakieś pojęcie, jak ten system się zachowuje. W takiej miarę normalny, znaczy normalna praca to nie jest, bo to jest obciążenie na maksa, tak? Ale wielu sobie w ten sposób działa na komputerku, więc widzicie, jak ten laptop, to jest, tak jak już mówiłem wcześniej, HP EliteBook 8440p, to jest około 10-letni laptop. I jak widzicie, jak to się zachowuje. W Linuxie wykrywane jest wszystko. Powiem tak jeszcze, że tutaj działa Bluetooth, działa Wi-Fi. Jedna rzecz, która nie działa, to jest czytnik palca, tak? Niestety ten model, który jest w tym laptopie, nie działa. Niestety, sorry, nie ma sterowników. Poza tym chodzi wszystko. I przygłaszanie, proszę, tu sobie przygłaszam. Wyciszanie dźwięku, przygłaszanie dźwięku, włączanie Wi-Fi. Wszystkie te dotykowe rzeczy, które są tutaj w tym laptopie, działają. Touchpady, nie touchpady, tutaj jest drugi, nie touchpad, tylko taki między klawiszami, taki joysticzek, można powiedzieć, on również sobie tutaj po prostu nam działa. Jest ok, naprawdę jest sympatycznie i szczerze mówiąc, ja jestem mega zdziwiony i mega w sumie zadowolony, że nasz Deepin zachowuje się po prostu w taki sposób na takim sprzęcie, bo nie spodziewałem się, myślałem, że to będzie naprawdę wyzwanie dla tego laptopa, żeby obsłużyć tego rodzaju system. To deweloperzy po prostu straszyli, a naprawdę chodzi to bardzo fajnie na starszym sprzęcie. Nic, ja bym to chciał, polecam sprawdzić. Niestety, tak jak mówiłem, nie ma możliwości uruchomienia tego z live USB. Tylko wyłącznie instalacja na dysku twardym. Ja bym to chciał, może sobie, tak jak mówiłem, już doinstalować sam pulpit ewentualnie. Nie musi instalować całego Linuxa, Deepin. Można zainstalować sobie same środowisko, tak? I da się tego używać. Bez problemu. Ja jako zwolennik Gnome, tak, znaczy zwolennik, teraz już zwolennik, de facto go używam, jestem zadowolony. Pracuje mi się tu się bardzo fajnie i powtórzę jeszcze raz, żadnych kraszy, żadnych problemów, zniekształceń grafiki, resetowania się tego laptopa, czy grafiki, czy czegokolwiek, nie ma. To od bodajże już 4 godzin chodzi bez najmniejszego problemu. Wczoraj również na tym siedziałem, przedwczoraj też troszeczkę. Jestem naprawdę mega, mega zadowolony. Tyle. Słuchajcie, trzymajcie się tam cieplutko, milutko. Jeżeli wam się film spodobał, zapraszam do łapki do góry, do jakiegoś komentarza. Napiszcie co, jak, gdzie używacie, czy wam się podoba, czy nie. Okej, trzymajcie się cieplutko. Do następnego filmu.
Subskrybuj, jeżeli ci się jeszcze podobało do kompletu. Pa, pa. Cześć.